Dobry wieczór. Widzę, że nie zniechęciliście się Państwo jak do tej pory. To dobry znak dla mnie, bowiem mam do kogo mówić, mam słuchaczy, a to już jest podstawa tego, by można było przygotowywać kolejne spotkania oparte na Bożym Słowie. Mam jedno sprostowanie dotyczące poprzedniego wykładu, mianowicie powiedziałem, że okres niewoli babilońskiej zajmuje większość Starego Testamentu. To oczywiście jest nieprawda. Zajmuje większość ksiąg proroczych, ale także Księgę Królewską czy Księgę Kronik. Nie mówiąc już o innej księdze, która jest taką bardzo charakterystyczną, można by powiedzieć nawet troszeczkę księgą z przygodami, a więc księgę Estery. To też jest ten okres pobabiloński. A więc duża część Starego Testamentu zawiera fakty, które związane są właśnie z niewolą babilońską czy niewolą pobabilońską, bo jak wiemy, co prawda Cyrus II uwolnił Izraelitów, a właściwie Judejczyków z niewoli po zdobyciu w 538 roku Babilonii, ale jednak większość z nich pozostała nadal w Babilonii. Zresztą dzisiaj o tym jeszcze troszeczkę wspomnę bardzo skrótowo. Niemniej jednak ta niewola, czy to dobrowolna, czy niedobrowolna, jeszcze przez pewien okres trwała, więc oczywistą sprawą jest, że to, co działo się po 538 roku przed naszą erą, również należy do tej historii, która związana jest właśnie z początkiem niewoli Judejczyków, z burzeniem Jerozolimy, aż do czasu, kiedy przychodzi kolejny dekret, aby świątynia była w rzeczywistości odbudowana i przywrócone zostały prawa narodowe, tożsamość narodowa, a to dopiero dzieje się w 457 roku przed naszą erą, a więc to jest kolejny dekret, który pojawia się, aby kontynuować odbudowę zburzonej Jerozolimy i przede wszystkim zburzonej świątyni. Tej świątyni, która dotrwała jak gdyby do czasów Jezusa Chrystusa, co prawda później zmodernizowana przez Heroda Wielkiego, ale jednak to była właśnie ta świątynia, która nazywała się świątynią Zorobabela. On był głównym budowniczym tej świątyni. Dzisiaj przesłanie z nieba. W ogóle, kiedy mówimy o religii, mówimy o pewnego rodzaju transcendencji, o sprawach duchowych. Jak wiecie, na ziemi trudno doszukiwać się jakichkolwiek bóstw. A więc istot, które jako transcendentne istoty, a więc duchowe istoty, oczywiście mogące przedstawiać się czy pojawiać się w postaci człowieka, jak wiemy, często aniołowie to czynili w przeszłości, ale również i Chrystus, to jednak miejsce zamieszkania istot bezgrzesznych, a do takich należą aniołowie, czy do takich należy Bóg, jest poza ziemią. Więc jeżeli mówimy na temat jakiejś informacji, jakiegoś przesłania, to to przesłanie, jeśli chodzi o transcendencję, jeśli chodzi o kwestie duchowe, musi pochodzić spoza ziemi. A skoro pochodzi spoza ziemi, no to wiadomą rzeczą jest, że ono nie może skądinąd pochodzić jak z kosmosu. A więc chcę dzisiaj pokazać, jak Biblia odnosi się do tych kwestii, które związane są właśnie z tymi wydarzeniami, które dzieją się poza naszymi oczyma, nie tylko dlatego, że pewne spektrum światła jest dla nas widoczne, ale dlatego, że miejsce, w którym dzieją się te wydarzenia, te sceny, znajduje się gdzieś w kosmosie. Mówię świadomie gdzieś, dlatego że nikt tego miejsca nie widział i jak do tej pory również wszelkie wysiłki ludzi, którzy mogą patrzeć w kosmos przy pomocy różnych urządzeń, nie zobaczyli niczego. No więc mamy do czynienia, tak jak Słowo Boże mówi, z Bogiem ukrytym.
ale ten Bóg odsłania się poprzez swoje poselstwo, jakie pozostawił w Piśmie Świętym. To jest fantastyczne, że możemy dzisiaj otwierać Pismo Święte i mieć wgląd w coś, w co nie ma wglądu świat nauki. No ale tutaj można by powiedzieć w ten sposób. Skoro empirycznie nie można tego doświadczyć, nie można tego zobaczyć, nie można tego dotknąć, to znaczy, że z naukowego punktu widzenia to nie istnieje. Prawda? Teoretycznie tak jest. A więc potrzebujemy pewnego elementu, który pozwoli nam przyjąć te fakty jako rzeczywiście fakty. I tym elementem jest co? Wiara, oczywiście. No jedynie wiarą możemy przyjąć to, czego nie widzimy, prawda? Jedynie wiara jest w stanie pozwolić nam zobaczyć czy przyjąć pewne założenia, które są sugestią Boga, w którego wierzymy. Tak więc wiara jest ciekawym elementem w tej duchowej warstwie człowieka. Ale musimy też wiedzieć, że wiara nie pochodzi z jakiegoś treningu duchowego, ale wiara jest darem Boga. A więc nawet gdybyśmy próbowali trenować jakieś duchowe, jak to wielu ludzi, szczególnie w tych wschodnich religiach, próbuje robić takie treningi duchowe i uważają, że w ten sposób jak gdyby budują swoją duchowość i swoją wiarę. Chociaż w rzeczywistości trudno mówić tutaj o czymś, co związane jest z prawdziwym Bogiem. Dlatego, że wiara, jak mówi Słowo Boże, pochodzi właśnie od samego Boga. Więc jeśli mamy wątpliwości jakiekolwiek, albo jeśli są jakieś kwestie, które nie są w stanie być ogarnięte przez nasz rozum, to musimy prosić Pana Boga o to, aby poprzez wiarę, dar wiary, pozwolił nam zrozumieć to, co dla nas jest niezrozumiałe. A więc dzisiaj przesłanie z nieba. Przesłanie, które jest specyficzne ze względu właśnie na charakter tego przesłania. Kiedy patrzymy na Pismo Święte, możemy powiedzieć, że to Pismo dzieli się przynajmniej na dwie części. Wcale nie myślę tutaj o Starym czy Nowym Testamencie. Myślę tu o księgach historycznych i dydaktycznych, a więc księgach, które opisują pewne wydarzenia, jakie miały miejsce na ziemi. Ale druga część to jest część profetyczna, a więc księgi prorocze, które są bezpośrednim przekazem Boga, jeśli mówimy właśnie o kwestiach, które nie mają związku bezpośredniego właśnie z tym, co dzieje się na ziemi. Ktoś mógłby powiedzieć, no przecież jednym z największych proroków Starego Testamentu jest Izajasz, a Izajasz opisywał historię. No prawda, że opisywał historię królów na przestrzeni czasu, w którym żył. Izajasz umarł, czy właściwie zginął tragiczną śmiercią na przełomie VII i VIII wieku, a więc niektórzy mówią, że był to 701 rok przed naszą erą. Ale Izajasz, opisując historię, mówi o kwestiach historycznych, natomiast tam, gdzie wchodzą kwestie profetyczne, wtedy widzimy, że jest to absolutnie przesłanie z kosmosu, jest to przesłanie z nieba. Przyzwyczailiśmy się do tej terminologii, która mówi właśnie o proroctwach, a w rzeczywistości jest to przesłanie właśnie z kosmosu, przesłanie z nieba. Dzisiaj chcę zwrócić uwagę na coś, co jest bardzo kontrowersyjne w chrześcijaństwie. To jest chyba najbardziej kontrowersyjny temat, jaki można by było zauważyć w chrześcijaństwie. Dlatego, że tu dzisiaj zauważymy coś, co faktycznie umyka wielu chrześcijanom, nie tylko z wierzeń, ale także z jakiejś kontemplacji nad tym, co zostało nam przekazane właśnie z kosmosu, właśnie z nieba. No więc chcę przejść do Księgi Proroczej, a skoro opieramy się głównie na dwóch księgach proroczych, na księdze proroka Daniela, mówiliśmy o politycznej historii świata, to dzisiaj chcemy oprzeć się troszeczkę bardziej na księdze Apokalipsy, ale zresztą nie tylko. Będziemy czytać zapisy ewangelistów, w tym szczególnie ewangelistę Jana, który napisał nie tylko Ewangelię Jana,
nie tylko napisał 3 swoje listy, które są treścią Nowego Testamentu, ale także jest autorem Apokalipsy. A więc te 5 ksiąg, czy 5 no, jakichś zapisów, bo trzeci list na przykład jest bardzo krótki, a więc te 3 listy plus Ewangelia plus Apokalipsa dają nam całokształt tej z jednej strony twórczej, literackiej działalności Jana, najbardziej umiłowanego ucznia przez Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony są właśnie takim Bożym przesłaniem do człowieka, a szczególnie kiedy chodzi o Księgę Apokalipsy. No więc, kiedy przechodzimy do Księgi Apokalipsy, to chcę zwrócić dzisiaj uwagę na 14 rozdział. To jest specyficzny rozdział. Zresztą Księga Apokalipsy jest napisana w taki sposób chiastyczny. Nie chciałbym dzisiaj tłumaczyć, co to jest chiasm, ale można by powiedzieć, że 14 rozdział jest bardzo kompatybilny z 9 rozdziałem. Zresztą być może, jak wystarczy nam czasu, zerkniemy do 9 rozdziału, a szczególnie 2 ostatnich wierszy, które pokazują przeciwieństwo tego, o czym mówi 14 rozdział. Ale dlaczego chcę dzisiaj zaglądnąć do Apokalipsy, do 14 rozdziału? Jako chrześcijanie, a przecież takimi jesteśmy, uważamy się za chrześcijan, za ludzi, którzy opierają swoją wiarę na przesłaniu biblijnym. To prawda, że większość chrześcijan opiera nie tylko na Biblii swoją religię, ale także i na tradycji. Tradycja to jest coś, na co dzisiaj też zwrócę uwagę, ale myślę, że kiedy chcemy mieć wiarygodny materiał do tego, aby budować swoją wiarę, potrzebujemy wiarygodnego źródła. Zawsze tradycja nie była czymś, co było spisane. Był to przekaz ustny. Dzisiaj, czy to Kościół powszechny, czy Kościół wschodni, mówi o tradycji jako czymś, co uzupełnia to, co pochodzi z Biblii. Tyle tylko, że bardzo często to przesłanie jest sprzeczne z tym, o czym mówi Biblia. A więc tutaj dla sceptyków jest z całą pewnością duże pole do popisu, aby próbować krytykować w ogóle chrześcijaństwo, pokazując, że w Piśmie Świętym czy w tradycji nawzajem ścierają się pewne poglądy sprzeczne ze sobą, a tym samym autorytet Boga niestety ulega ograniczeniu. My chcemy Pana Boga jak najwyżej cenić i chcemy pozostać przy tym, co jest absolutną prawdą i co ma potwierdzenie właśnie w Słowie Bożym. Zanim przeczytam jeszcze ten werset, chcę zwrócić uwagę na jedną kwestię, która związana jest z eschatologią. Eschatologia to jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju nauka, która dotyczy rzeczy ostatecznych, a więc czy to końca historii tej Ziemi, czy przygotowań do końca historii tej planety. No, dzisiaj jest wielu sceptyków, którzy patrzą na to z przymrużeniem oka i mówią, no raczej trudno jest tak dzisiaj mówić, że rzeczywiście kiedyś nastąpi koniec historii. No, ale opierając się na Biblii, wiemy, że jednak kiedyś to nastąpi. Ostatnio mówiłem, że chociażby ze względów braku, czy to pewnego rodzaju surowców, czy paliw, życie na tej planecie prędzej czy później musi się zakończyć. Chyba, że ludzkość znajdzie nowe metody, nowe sposoby na to, aby zyskać energię. Ale kiedy mówimy o chrześcijaństwie, to właśnie eschatologia mówi nam na temat pewnego rodzaju wyboru, jakiego dokonuje Bóg. Na czym ten wybór polega? Myślę, że wszyscy chrześcijanie mówią o kwestii sądu. Nie wszyscy, mówiąc o sądzie, opierają się na Apokalipsie. Najczęściej to oparcie znajduje się w Ewangeliach, w wypowiedziach Jezusa Chrystusa właśnie dotyczących końca czasów. Czy to będzie 24 rozdział Ewangelii Mateusza, czy ewentualnie rozdziały z innych Ewangelii, Marka, Łukasza czy Jana, to właściwie to jest podstawa w chrześcijaństwie. My chcemy sięgnąć do ksiąg proroczych, a szczególnie do Apokalipsy, aby dowiedzieć się czegoś więcej niż tylko opisowy charakter tego wydarzenia. W 14 rozdziale Księgi Apokalipsy
Jan ma przedstawiony pewien obraz proroczy. Obraz bardzo interesujący. Ja dzisiaj chcę zwrócić uwagę na jedną część tego obrazu, dlatego że 14 rozdział pokazuje nam, jak to nazwali adwentyści, trójanielskim poselstwem, dlatego że trzech aniołów przekazuje pewną informację z nieba. Jest to tak zwane trójanielskie poselstwo, chociaż taka nazwa w Piśmie Świętym nie występuje. Jest to jedynie określenie tej rzeczywistości, która została Janowi objawiona. Mamy więc 14 rozdział i 6 werset i na tym w tej chwili chciałbym się skoncentrować jako na przesłaniu z nieba. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną. Może na chwilę tutaj zatrzymam się. Kiedy mówimy o wieczności, mówimy o nie o odcinku czasu, ale mówimy o czymś, co nie ma ani początku, ani końca. Bo wieczność jest tak jak linia prosta w geometrii. Nie ma ani początku, ani nie ma końca. Jak to jest, że to, o czym mówi ten anioł, dotyczy, no praktycznie rzecz biorąc, czasu w ogóle? To nie jest tak, i przynajmniej ten fragment Słowa Bożego mówi nam, że Pan Bóg w żadnym wypadku nie był zaskoczony tym, co stało się w Edenie. Ani nie był zaskoczony tym, co wcześniej stało się bardzo blisko Jego stolicy. O tym mówiliśmy, kiedy czytaliśmy Księgę proroka Ezechiela, 28 rozdział, kiedy mówiliśmy na temat szatana, który był doskonały aż do momentu, w którym coś w jego charakterze zmieniło się i stał się przeciwnikiem Boga, mimo że był najbliżej Boga postawionym i najwyżej z aniołów. No więc, kiedy mówimy o Ewangelii wiecznej, mówimy o pewnego rodzaju dobrej informacji dla tych, którzy poddali się zwiedzeniu. Ewangelia to jest dobra informacja, dobra nowina, a więc informacja o możliwości wybrnięcia z pewnego przekleństwa. Pan Bóg, też o tym mówiliśmy, Pan Bóg powiedział pierwszym rodzicom, jeżeli zjecie z drzewa, które zastrzegam dla siebie, wówczas umrzecie śmiercią. Mówiliśmy o tym, że owszem, kiedy zjedli z drzewa wiadomości dobrego i złego, ktoś poniósł śmierć. Tym kimś był baranek, który posłużył także jako odzienie ze swoich skór, czy z jego skór dla pierwszego człowieka i o tym czytaliśmy właśnie w Księdze Genezis, kiedy Pan Bóg przyoblekł pierwszą parę ludzką właśnie w skóry baranka. To była realizacja tego odwiecznego planu, tej wiecznej Ewangelii, która dawała szansę ludzkości. No, tutaj jest ten element, który wskazuje nam wstecz na Boże przygotowanie do tego, co miało się wydarzyć, a więc to stwierdzenie, że Bóg nie był zaskoczony, znajduje tu potwierdzenie. Dlaczego, kiedy patrzymy w przód, możemy mówić o Ewangelii wiecznej? Przecież kiedyś ta Ewangelia przestanie mieć znaczenie w tym sensie, że jeżeli ludzie będą zbawieni, Ewangelia już nie będzie potrzebna, bowiem nie będzie kogo ratować. Ale mówimy tu o skutkach Ewangelii. Skutki Ewangelii będą czymś wiecznym, dlatego że zbawieni będą mogli żyć przez całą wieczność. Tak więc skutki Ewangelii z jednej strony dają nam obraz tego, że Bóg jest wszystko wiedzący, że przygotował plan zbawienia, czyli plan Ewangelii dla całej ludzkości, a z drugiej strony pokazana jest wartość Ewangelii, która jest ze skutkami wiecznymi dla człowieka. Ale czytajmy dalej ten 14 rozdział Księgi Apokalipsy. Jest powiedziane, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Dwa elementy pojawiają się w tym przesłaniu z kosmosu. Jeden z nich dotyczy czci dla Boga. Jest powiedziane, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Ta bojaźń nie jest lękiem. Ta bojaźń inaczej określona jest szacunkiem dla Boga.
w jaki sposób możemy komuś oddać szacunek? Kiedy we właściwy sposób wobec niego się zachowujemy. W jaki sposób my dzisiaj możemy oddać chwałę Bogu? O tym mówi następna część, dlatego że ta część mówi na temat godziny sądu. Godzina sądu jest pewnego rodzaju określeniem dotyczącym weryfikacji każdego człowieka w kontekście pewnego prawa. Dlatego że kiedy mówimy o prawie, musimy jednocześnie pokazać, na podstawie czego ma być sądzony człowiek. Bo mówiliśmy tutaj, czy czytałem przed chwilą, że ta Ewangelia ma być zwiastowana wszystkim ludziom na ziemi. Po co? Tutaj idzie nam w sukurs wypowiedź Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza, gdzie jest powiedziane, kazana będzie ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom. A więc, kiedy mówimy o świadectwie, to mówimy o tym, że wszyscy ludzie na ziemi muszą być zaznajomieni z Bożymi wymaganiami, niezależnie od tego, czy zostaną one przyjęte przez tych ludzi, czy nie. A więc w głównej mierze, czy to dzisiaj, czy za czasów apostołów, czy wcześniej, w przypadku historii Izraela, to właśnie ten lud, który nazwany był ludem Bożym, za cel miał przekazanie tej informacji, że któregoś dnia Bóg będzie sądził świat. No, ktoś by mógł powiedzieć, no ale w jaki sposób Izrael mógł przekazywać informację dotyczącą sądu? No, kiedy byśmy prześledzili historię Izraela, a szczególnie kalendarz liturgiczny Izraela, zauważylibyśmy, że było takie święto, które nazywało się Dniem Sądnym, albo inaczej mówiąc, Dniem Pojednania. To był typ, który pokazuje antytyp, czyli pokazuje nam tą rzeczywistą działalność Boga na rzecz ludzkości. To, co było w Izraelu, było tym typem, a więc obrazem pozwalającym ludziom na ziemi zrozumieć działania Boże. No więc mamy tutaj tą informację, która mówi nam, że nadeszła godzina Jego sądu. No ale jest pytanie, w takim razie, jeśli nadeszła godzina sądu, to która to była godzina? Tutaj godzina nie jest określona bezpośrednio czasem, który zamyka się w 24 godzinach. Jest to idiom. Idiom, który obrazuje nam czas, w którym Bóg zacznie, czy zaczął sąd, bo jest powiedziane, że nadeszła godzina sądu Jego. Czyli inaczej mówiąc, nadszedł czas, w którym Bóg rozpoczął sąd. Za chwilę będziemy mogli nieco więcej na ten temat przeczytać. Ale jest jeszcze jedna kwestia, która tutaj jest poruszona, a która jest problemem począwszy od połowy XIX wieku. Dlaczego od połowy XIX wieku? Już poprzednio mówiłem, że w starożytności kwestia związana z ateizmem nie istniała. Ludzie wierzyli w różnych bogów, wierzyli w różne istoty wyimaginowane bardzo często, wymyślone przez nich samych, ale istotą tamtego okresu czasu było jednak oparcie się na jakiejś wierze. Celowo mówię tutaj jakiejś wierze. Natomiast połowa XIX wieku to moment, w którym pojawia się ateizm i w której pojawia się ewolucjonizm. Tutaj mamy powiedziane, oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. A więc mamy nawiązanie do kreacjonizmu. Mamy nawiązanie do twórczej działalności Boga, która to działalność, jak mówi Księga Genezis, zakończyła się stworzeniem człowieka, i na koniec, jakby przypieczętowaniem Bożej twórczej działalności, był odpoczynek, który w drugim rozdziale Księgi Genezis wskazuje nam na siódmy dzień. To nie jest tak, że dopiero pod górą Synaj jest mowa na temat siódmego dnia tygodnia, ale właśnie już na samym początku, kiedy Bóg w sposób kreatywny buduje rzeczywistość ziemską, wówczas, kiedy kończy się Jego działanie, On czyni świętym szczególny dzień. Może pozwolę sobie odczytać ten fragment, dlatego że on jest bardzo interesujący. Jest powiedziane w taki sposób. Drugi werset drugiego rozdziału. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił
I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. To jest istotna informacja. Oczywiście nie mamy tu powiedziane, jaki to był dzień, czy to był poniedziałek, czy to była środa, czy jakikolwiek inny dzień tygodnia. Ale wiemy doskonale, że to, co zostało napisane w drugim rozdziale, zostało powtórzone w 10 Bożych przykazaniach i wiemy, że tym dniem nie jest ani poniedziałek, ani środa, ani piątek, który jest na przykład przez muzułmanów uznany za święto, ale właśnie sobota jest 7 dniem tygodnia. I to właśnie ten dzień czcił ten, który był kreatorem. Jest powiedziane, że Jezus Chrystus stworzył wszystko, a kiedy był na ziemi, on chodził do synagogi, czy chodził do świątyni właśnie w ten dzień według zwyczaju swego. A więc potwierdzał swoim zachowaniem ważność tego dnia. Co więcej, możemy powiedzieć, że to błogosławieństwo, które Bóg położył na tym dniu, o którym czytaliśmy przed chwilą, nigdzie nie zostało odwołane. A więc dzisiaj twierdzenie, że na przykład niedziela jest tym dniem, w którym należy oddawać Bogu cześć, jest dniem kultu religijnego, no jest właściwie troszeczkę, albo nawet całkiem, podważeniem tego błogosławieństwa, które Bóg położył na 7 dniu. No więc teraz spróbujmy złożyć to razem. Więc kiedy mówimy o tym, że pojawił się sąd, czyli rozpoczął swoją procedurę sąd, i jeśli mówimy, że ten sąd musi opierać się o jakieś prawo, to myślę, że dla każdego rozsądnie myślącego człowieka jedynym prawem, według którego Bóg może sądzić człowieka, jest prawo moralne, które zostało nadane przez samego Boga. I myślę, że wszyscy tu na tym miejscu się z tym zgodzimy. Bo z jednej strony to prawo jest do odczytania, każdy może spojrzeć na to prawo i skonfrontować się z nim, ale to jest istotne, że Bóg konfrontuje nas z tym prawem. Jest tutaj właśnie powiedziane, że Bóg rozpoczyna godzinę sądu, a jednocześnie określa się jako ten, który jest twórcą. Tutaj co prawda nie mamy jak gdyby tej dalszej części, którą przeczytałem z drugiego wiersza, drugiego rozdziału Księgi Genezis, gdzie jest powiedziane, że Bóg pobłogosławił pewien dzień, a więc ten 7 dzień po swojej twórczej działalności. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. Tutaj nie mamy żadnej możliwości manewru. To nie jest powiedziane tak, jak bardzo często się mówi, co dla mnie jest troszeczkę dziwne, bo sam Jan Paweł II powiedział coś, co wydaje się być trudne do zaakceptowania. Powiedział, że teoria ewolucji jest pod wieloma względami do zaakceptowania przez Kościół. Czyli w nauce szczególnie są takie trendy, które mówią na temat inteligentnego projektu. A więc, że owszem, jakaś istota nadrzędna, wyższa, stworzyła życie na Ziemi, czy rozpoczęła pewien proces tworzenia, natomiast później w sposób ewolucyjny to wszystko się rozwijało. Ale tutaj zakładamy, że człowiek rozwija się, to znaczy albo od jakiejś pierwotnej formy, albo rozwija się w ogóle od określonej formy i staje się coraz lepszy albo coraz wyższy, jeśli chodzi o czy to rozeznanie rzeczywistości, czy jakikolwiek wzrost fizyczny czy duchowy. Tyle tylko, że jeśli mówimy na ten temat, to musimy zwrócić uwagę na fakt, że kiedy dzisiaj przez pryzmat Słowa Bożego patrzymy na każdego człowieka, to możemy powiedzieć, że raczej jest coś odwrotnego. Nie ewoluujemy, ale degradujemy się. Jeżeli uznamy w jakiejkolwiek formie teorię ewolucji za prawdziwą, co prawda naukowo ona jest postrzegana jako wiarygodna, ale jednak dalej pozostaje teorią. Tego nie dało się w żaden sposób jak do tej pory udowodnić. To wszystko jest przyjmowane tak jak i kreacjonizm na podstawie wiary ludzi, którzy uważają, że tak było, a nie inaczej. Dlaczego? No dlatego, że nikt nie widział tego czasu, w którym następował ten proces ewolucji i do dzisiejszego dnia trudno to zauważyć. Tak jak nie widzieliśmy nigdy Bożej twórczej działalności powołującej do życia człowieka. Ale skoro ewoluujemy, nie było upadku, rozwój postępuje, zmierzamy do wyższych standardów, nie ma potrzeby odkupienia.
No, taki logiczny wniosek się nasuwa. Jeżeli ewoluujemy, to znaczy, że wzrastamy. W sensie duchowym czy w sensie fizycznym, w sensie poznania rzeczywistości, możemy powiedzieć tak, że we wzroście nauki, to wszystko wzrasta i stajemy się coraz mądrzejsi. Tyle tylko, że czasem trudno to udowodnić również w sposób empiryczny. A skoro ewoluujemy, to tak jak powiedziałem przed chwilą, nie potrzebujemy jakiegokolwiek odkupienia, bo poprzez właśnie ten postęp, ten progres, który następuje w życiu ludzkości, kiedyś dojdziemy, tak jak mówią teorie religii wschodu, do formy boskiej. A więc do czegoś, co jest ponad ludzkie. To jest coś bardzo interesującego, ale chcę nawrócić jak gdyby do tych kwestii, które związane są z tym poselstwem z kosmosu, z tym poselstwem mówiącym, że Bóg rozpoczyna sąd i tutaj podstawą tego sądu są Boże przykazania. Popatrzmy, co mówi Jakub, apostoł w swoim liście. Napisał w 2 rozdziale i w 10 wierszu coś bardzo charakterystycznego. My jesteśmy minimalistami i czasem gotowi byśmy byli powiedzieć, że jeśli zachowamy chociażby jedno przykazanie, to zbawienie nam się należy. Jakub napisał tak. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Tak więc musimy stwierdzić jednoznacznie. Bóg nie zadawala się ograniczoną, czy to zdolnością, czy możliwością podporządkowania się Jego woli. On chce doskonałych ludzi. Za chwilę przeczytamy o tym jeszcze w innym miejscu. W liście Jana, pierwszym, w 2 rozdziale, i to ciągle będzie nawiązywało do Bożych przykazań. 2 rozdział i 7 werset. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. On pisze do ludzi, do judaistów, pisze do ludzi, którzy znają swoją historię i mówi o przykazaniach, które zostały dane dawno. Skoro dawno, to dla każdego Izraelity, dla każdego Judejczyka oczywistym było, że było to prawo, były to przykazania, które były dane na górze Synaj. O tym wydarzeniu też będę chciał jeszcze dzisiaj przeczytać. Kolejny fragment, tym razem z 2 listu Jana, z 1 rozdziału i 6 wiersza. Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku. A więc Jan nawiązuje do absolutnych początków. Już nawet nie do góry Synaj, ale nawiązuje właśnie do tej twórczej, kreacjonistycznej działalności Boga. Kolejny fragment z 1 listu Jana, z 2 rozdziału i 4 wiersza. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Tu mamy pewnego rodzaju kryterium, które pozwala nam określić, czy jesteśmy w porządku wobec Boga. Bo jeżeli mówimy, że znamy Boga, czy miłujemy Boga, a jednocześnie nie zachowujemy Jego przykazań i jak czytaliśmy w liście Judy wszystkich przykazań, to oczywiście jesteśmy kłamcami. Myślę, że nikt z nas nie chciałby zostać nazwany kłamcą. Chcemy być korekt wobec Boga, a szczególnie kiedy mówimy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Kolejny fragment. 1 Jana 3 rozdział 22 wiersz. I otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co jest miłe przed obliczem Jego. Tu mamy kolejną wskazówkę, która pokazuje nam, że jeśli oczekujemy czegoś od Boga, to najpierw musimy spełnić Jego wolę. No więc tą wolą Bożą jest, abyśmy zachowywali Jego przykazania. Kolejny fragment, 24 wiersz 3 rozdziału. Kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim i po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. A więc jeżeli zgadzamy się na Boże przykazania, to możemy być pewni, że Bóg zamieszka w nas. Zresztą o tym mówi nie tylko Jezus Chrystus w Ewangelii Jana, ale powtórzone to jest także w Apokalipsie.
Co więcej, i to jest bardzo istotne, kiedy mówimy o eschatologii, kiedy mówimy o czasach ostatecznych. W Księdze Apokalipsy mamy pokazany ten czas jakby w takiej panoramie, niemal kinowej. Gdybyśmy siedzieli w kinie i mieli możliwość zobaczenia tej rzeczywistości, która będzie się rozgrywać tuż przy końcu historii tej ziemi, moglibyśmy zauważyć pewną grupę ludzi, która wyróżnia się czymś szczególnym. I o tej grupie ludzi pisze Jan w Apokalipsie w 12 rozdziale, 17 wierszu, a później w 14 rozdziale. Jest powiedziane tak, 12 rozdział i 17 werset. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie Chrystusie. Mamy więc grupę ludzi, która wyróżnia się zachowywaniem przykazań Bożych. Gdyby zachowywanie przykazań Bożych było powszechne, myślę, że taki fragment w Apokalipsie byłby zupełnie nie na miejscu, zupełnie niepotrzebny. Ale posłużmy się jeszcze tym drugim odniesieniem z 14 rozdziału i 12 wiersza. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa Chrystusa. Popatrzmy więc, że dwukrotnie mamy w Apokalipsie wspomnianych ludzi, grupę ludzi, która trzyma się ściśle Bożych przykazań. No a teraz spróbujemy jeszcze nawiązać do jednej kwestii, która jest bardzo ważna. Chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na coś, co jest wręcz pomijane w chrześcijaństwie, mianowicie na to, co zostało w tym chrześcijaństwie poczynione. Znany dogmatyk Kościoła powszechnego, Kościoła katolickiego, ksiądz Franciszek Szpirago w katechizmie ludowym Kościoła katolickiego napisał coś na temat przykazań Bożych. I napisał bardzo ciekawe stwierdzenia. Katechizm wyraźnie stwierdza, kto dokonał zmian. I tutaj Kościół powszechny uważa za swój autorytet możliwość zmiany przykazań Bożych. Ale tak jak do tej pory czytaliśmy, te przykazania nie miały w jakiejkolwiek formie być zmienione ze względu na sąd, który ma się odbywać czy ma się odbyć. Dlaczego? Ano dlatego, że nie byłoby sprawiedliwym, gdyby Bóg miał inne wymagania do ludzi, którzy żyli, jak my to często mówimy, pod starym prawem, a inne wymagania do ludzi, którzy żyli w tym okresie nowożytnym. Jest taki epizodyczny przykład zapisany w Księgach Mojżeszowych, kiedy i odnoszący się do czwartego przykazania, biblijnego, nie katechizmowego. To czwarte przykazanie mówi o właśnie siódmym dniu, którym to jest sobota i tutaj co do tego nikt nie ma wątpliwości. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to jest zupełnie oczywiste. Ja nie mówię o tym, co różni chrześcijanie uważają za ważne, jeśli chodzi o Dzień Święty. Był taki epizod, który związany był właśnie z tym czwartym przykazaniem. Pewien człowiek został przyłapany, jak właśnie w siódmy dzień tygodnia, wtedy, kiedy wszyscy schodzili się, czy to do namiotu zgromadzenia, bowiem pierwsza świątynia, ta świątynia, która została zbudowana czy przekazana budowniczym w formie wizji i zbudowana została jako przybytek przenośny, gdziekolwiek Izrael się przenosił, razem ze sobą zabierał ten przybytek. Jego ściany stanowiła konstrukcja drewniana, no i oczywiście skóry zwierząt, które przykrywały ten przybytek. I to właśnie ten człowiek został przełapany na tym, jak zbierał drewno, można powiedzieć na opał, czy na przygotowanie sobie posiłku właśnie w tym szczególnym dniu. Rozkaz Boży był bardzo wyraźny, że człowiek ten powinien stracić życie. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć niesprawiedliwe. Ale byłoby to niesprawiedliwe tylko wówczas, gdyby ten człowiek nie znał Bożej woli. Pan Bóg chciał nauczyć ludzi, że nie można dowolnie interpretować Jego woli. Że albo człowiek gotów jest podporządkować się słusznym decyzjom Boga, albo
jak gdyby w własnej świadomości podjąć przeciwną decyzję, narażając się na śmierć. I teraz dlaczego mówię o tym epizodzie? Bo dzisiaj wielu chrześcijan, a szczególnie z tego nurtu protestanckiego, twierdzi, że przykazania w ogóle nie obowiązują. Że właściwie jedynie obowiązują te przykazania miłości, które pozostawił nam Jezus Chrystus. A więc będziesz miłował Pana Boga Twego i bliźniego swego jako siebie samego. Wyobraźmy sobie teraz sąd. Ten człowiek staje przed sądem. Pan Bóg mówi mu, to nie tylko to, że poniosłeś śmierć doczesną, ale będziesz musiał ponieść śmierć wieczną. A on wtedy zwraca się do Pana Boga i mówi mu tak, no tak, Panie Boże, ale w czasach nowożytnych, jakbyśmy to powiedzieli, w Nowym Testamencie, żyło mnóstwo ludzi, którzy nie przestrzegało tego dnia. I oni mają być zbawieni, a ja mam być potępiony? To jest tak, jakbyśmy zmieniali zasady gry w trakcie gry. Mógłbym tu się odwołać chociażby do piłki nożnej. Czy do szachów na przykład. Jeżeli zmieniamy zasady gry w trakcie gry, wówczas oczywiście mamy coś, co możemy nazwać swoją przewagą. Ale w rzeczywistości Pan Bóg tak nie czyni. Pan Bóg od początku do końca przedstawił pewne kryteria, które są kryteriami niezmiennymi, tak jak On jest niezmienny. Dzisiaj moglibyśmy czytać o charakterze Pana Boga i Jego cechach. I między innymi te same cechy, które dotyczą Pana Boga, dotyczą Jego prawa. I to jest bardzo wyraźnie określone w Piśmie Świętym. To jest bardzo istotne, aby zrozumieć, że Bóg niczego nie zamierza zmieniać, jest sprawiedliwym i nie chce stawiać ludzi przed różnymi wariantami swoich wymagań. To wszystko wygląda bardzo logicznie i Pan Bóg w bardzo logiczny też sposób postępuje z nami. Ale popatrzmy na to, co ksiądz Szpirago pisze w katechizmie. To jest właściwie katechizm dosyć stary, to jest, nie jest ten współczesny, jest to katechizm z 1911 roku, a więc można by powiedzieć, że już ponad 100 lat ma ten katechizm. Obecnie w najnowszym wydaniu katechizmu Kościoła katolickiego są pewne zmiany, natomiast ta cała treść, którą tutaj uzasadnia ksiądz Szpirago, pozostaje niezmieniona. Posłuchajmy więc, co on mówi. Wprawdzie ksiądz Szpirago traktuje wymienione zmiany jako formalne, a więc spróbujmy się do tego odnieść. Jaka to była zmiana? Po pierwsze, drugie przykazanie z góry Synaj, przykazanie biblijne, mówiące o zakazie czci wszelkiego rodzaju wizerunków, czy podobizn, czy rzeźb, a więc wszystkiego tego, co wielu ludziom w różnych epokach i w różnych religiach, także i tych pogańskich, służyło jako wyobrażenie Boga czy jakichś tam świętych. Pan Bóg zastrzega to sobie w drugim przykazaniu i nie pozwala na tego typu działanie. To przykazanie zostało całkowicie usunięte, więc pozostaje nam 9 przykazań. Co się dzieje dalej? Czwarte przykazanie zostaje zmienione, bo kiedy czytamy to, co jest napisane w 20 rozdziale Księgi Eksodus, a więc w przykazaniach z góry Synaj, tam wyraźnie jest powiedziane, nie pamiętaj, abyś dzień święty święcił, ale tam jest powiedziane, pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. To jest druga zmiana. Kolejna zmiana dotyczy 10 przykazania. Ciekawą rzeczą jest, że kiedy jedno przykazanie zostało wyrzucone, należało stworzyć coś, co by uzupełniło ten brak. Dlatego podzielono 10 przykazanie na 2 przykazania i 10 przykazanie dosyć nielogicznie brzmi, bo gdybyśmy je wyizolowali bez wcześniejszego kontekstu, ale więc bez wcześniejszego zapisu tych przykazań, to trudno by było określić, o co właściwie Panu Bogu chodzi. Dlatego, że 10 przykazanie katechizmowe brzmi ani żadnej rzeczy, która Jego jest. Czy gdybyśmy nie znali pozostałości, bylibyśmy w stanie określić, czego Bóg od nas chce? Z całą pewnością nie. Posłuchajmy więc dalej. Trudno się z tym zgodzić, ponieważ tam, gdzie wymazuje się z dekalogu święte imię Boga, co sprawia brak drugiego przykazania, rozdzielenie 10 i całkowita zmiana treści 4 przykazania, trudno mówić o zmianach formalnych, o których mówi właśnie ksiądz Szpirago.
Mamy tu do czynienia ze zmianami merytorycznymi, naruszającymi istotę Bożego Dekalogu, co w języku potocznym nazywa się po prostu fałszerstwem. Taka jest obiektywna prawda i tutaj ja nie posługuję się jakąś dedukcją, jakimś logicznym podejściem, ale po prostu przekazuję to, co jest zauważalne i co wielu ludzi, którzy mają teologiczne wykształcenie opierające się na Słowie Bożym, potwierdza. Ale możemy się odnieść do pisarzy starożytnych. Możemy powiedzieć, że zarówno pisma Józefa Flawiusza, jak i Herodota, Filona z Aleksandrii są dowodem na to, że prawidłowy podział przykazań Bożych był inny niż ten, który został później przyjęty przez katolicyzm, prawosławie i część protestantyzmu, w tym luteranizm. A więc, no zresztą nie tylko, bo także i Żydów talmudycznych. Co jest bardzo interesujące, że ten naród, który miał strzec wartości i niezmienności przykazań Bożych, zaczął od tego odchodzić. No więc mamy takie stwierdzenia, które pokazują nam, że trudno nam, jeżeli opieramy się na Słowie Bożym, zgodzić się z takimi zmianami, które wynikają z działalności czy to Kościoła Powszechnego, czy innych kościołów chrześcijańskich, które przyjmują właśnie podobne zasady, ze względu na treść tego przesłania z kosmosu, które mówi, że zasiadł sąd i faktycznie coś na tym sądzie i jakaś decyzja jest podejmowana. Podejmowane są wyroki z wiecznym skutkiem. Dlaczego z wiecznym skutkiem? Dlatego, że drugiej szansy nie będzie. Niektóre wyznania protestanckie twierdzą, że będzie druga szansa dla ludzi. Że owszem, ci, którzy dzisiaj są Bogu wierni, akceptują Jego zasady, zostaną przy Bogu, a więc gdzieś tam, gdzie Bóg w tej chwili jest. Natomiast wszyscy inni, którzy do czasu przyjścia Jezusa Chrystusa, czy do czasu zakończenia historii tej ziemi nie przyjęli Ewangelii, będą mieli możliwość, jak mówi Apokalipsa, a czy właściwie powołują się na Apokalipsę, chociaż ona o tym nie mówi, przez okres 1000 lat, a więc przez okres milenium, będą mogli się nawracać i w ten sposób wszyscy ludzie zostaną na ziemi zbawieni. To jest bardzo ciekawa teoria, chociaż w rzeczywistości nie ma żadnego oparcia właśnie w Słowie Bożym. Posłuchajmy jeszcze przez chwilę tego, co mówi Bóg do Mojżesza. Czy właściwie tego, co powiedział Bóg do Mojżesza, a później Mojżesz tuż przed swoją śmiercią. W Księdze Powtórzonego Prawa jest to opisane, a więc w 5 Księdze Mojżeszowej. Mojżesz tuż przed swoją śmiercią przedstawia taką retrospektywną wizję tego, co działo się od momentu wyjścia z Egiptu aż do miejsca, które nazywało się Kadesz Barne, a więc do miejsca, w którym Izrael się zatrzymał po raz drugi, aby przejść tą granicę Jordanu i znaleźć się w ziemi obiecanej. Posłuchajcie z Księgi Powtórzonego Prawa, z 4 rozdziału, kilka fragmentów. Dotyczy to szczególnie 2 przykazania. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od Twojego serca po wszystkie dni Twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. W ten sposób pamięć o Bożym prawie, Bożych wymaganiach nie miała być zatarta w świadomości kolejnych pokoleń. O dniu, w którym stanąłeś na Chorebie przed Panem Twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł: zgromadź mi lud, a ja obwieszczę im moje słowa, aby nauczyli się bać mnie przez wszystkie dni swojego życia na ziemi i aby nauczali tego swoich synów. Wtedy przystąpiliście i stanęliście u stóp góry, a góra ta płonęła ogniem aż do samego nieba. W ciemnościach, chmurach i mgle. I przemówił Pan do was z tego ognia. Głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście. To jest bardzo istotne. Nie widzieliście żadnej postaci. I co z tego wynika? Gdy Pan mówił do was na Chorebie spośród ognia, abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety. Dzisiaj, kiedy popatrzymy na to, co znajduje się we współczesnych świątyniach, nie tylko chrześcijańskich, ale także i pogańskich,
to figury, różnego rodzaju posągi są czymś oczywistym w takich miejscach kultu religijnego. A o czym mówi Bóg? Bóg mówi: strzeż się, abyś nigdy tego nie zrobił. Dalej jest powiedziane tak. Zapytaj się dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, kiedy stworzył Bóg na ziemi człowieka, a więc odwołanie znowu do tej kreacjonistycznej działalności Boga. I od krańca aż po kraniec niebios, czy stało się coś takiego, coś tak wielkiego, albo czy słyszano kiedyś o czymś podobnym? Czy kiedykolwiek jakiś lud słyszał głos Boga przemawiającego spośród ognia, jak ty słyszałeś i pozostał żywy? To jest coś naprawdę niesamowitego. To jedynie ci ludzie, którzy stanęli pod górą Synaj, którzy widzieli, jak czytaliśmy, tą górę w ogniu, w obłokach. Tak niesamowite wydarzenie, które z całą pewnością mogło, czy powinno się odcisnąć w świadomości przynajmniej tego pokolenia. Ale okazuje się, że grzech ma tak niezwykłą moc, że wszyscy ci ludzie, którzy widzieli to zjawisko, którzy byli świadkami tego zjawiska i słyszeli ten spektakularny głos Boga, o którym tu jest powiedziane, że wstrząsnął niebem i ziemią, ci ludzie nie weszli nawet do ziemi obiecanej. Słowo Boże mówi, że pomarli wszyscy na pustyni od 20 roku wzwyż, a więc kiedy wychodząc z Egiptu ktoś miał 20 lat, to po tych 40 latach już nie było żadnego oprócz dwóch. Jozłego i Kaleba. To pokazuje również i tą zasadę, że zbawienie nie jest czymś, co jest z góry dane każdemu człowiekowi. Jeżeli Bóg przekazał nam wolną wolę, to od nas zależy, czy zaakceptujemy Jego warunki, czy powiemy: Panie Boże, nie, dziękuję, ja chcę pozostać przy swoich poglądach. To wszystko daje nam niezwykłą świadomość tego, że nasz los zależy przede wszystkim od nas. Dlatego, że Boży plan ratunku, ta wieczna Ewangelia, o której czytaliśmy wcześniej, to przesłanie z kosmosu jest czymś dostępnym dla wszystkich. Natomiast wybór należy do nas. To jest też wspaniała informacja o Bogu i o tym już mówiłem, że Bóg zgadza się z naszą decyzją. Że Bóg obdarzył nas wolną wolą, możliwością wyboru tego, co uważamy za słuszne, albo wyboru tego, co uważamy, że Bóg miał rację i chcemy w zgodzie z tym postępować. To jest coś, co pokazuje nam, że jeśli chodzi o sąd, tą informację dotyczącą sądu, to mamy pełną jasność, że sąd będzie odbywał się na podstawie przykazań Bożych. No i jeszcze na koniec chciałbym zwrócić uwagę na dwa teksty biblijne, które są bardzo istotne w tym miejscu. Czego Bóg chce dokonać, zanim ci, którzy są Mu wierni, zgadzają się na Jego zasady, odziedziczą Królestwo Boże, a więc znajdą się w miejscu, w którym przebywa Bóg. Bo o tym mówi Pismo Święte. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w 29 wierszu, apostoł Paweł napisał tak. To był najwybitniejszy, można by powiedzieć, teolog nowotestamentalny. Spośród wszystkich apostołów apostoł Paweł wyróżnia się, być może dlatego, że skończył szkołę teologiczną, teologiczno-filozoficzną, można by powiedzieć, dlatego, że Gamaliel był i filozofem, ale także był człowiekiem, który znał teorię religii, tej judaistycznej religii. I to, czego nauczył się u Gamaliela, spowodowało, że kiedy stanął przed królem któregoś dnia, to tak król, jak i Festus powiedzieli: szalejesz, Pawle, wielka uczoność, wielka twoja mądrość prowadzi cię do szaleństwa. A więc mamy tutaj pewnego rodzaju autorytet teologiczny. I mówi tak, bo tych, których przedtem znał, i tu mamy predestynację, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni. Jakbyśmy próbowali to przetłumaczyć z języka greckiego, bo w takim języku napisany został Nowy Testament, to dosłownie brzmi to tak.
mający kształt tożsamy z obrazem Jego Syna. Czyli apostoł Paweł przekazuje nam informację, że musimy stać się podobni do Chrystusa. Tyle tylko, że my ciągle widzimy w sobie pewnego rodzaju braki. A Bóg oczekuje od nas tego, abyśmy faktycznie stali się tożsami z obrazem Syna Jego. Dalej. Jest tu powiedziane, czytaliśmy na początku, tych, których przedtem znał. Myślę, że każdy z nas pamięta wypowiedź Jezusa Chrystusa dotyczącą sądu, a więc tego momentu, w którym Bóg określa, kto będzie osądzony negatywnie, a kto pozytywnie. I tam w pewnym momencie Chrystus mówi, że zwraca się do tych, którzy będą negatywnie zweryfikowani i mówi, nie znam was, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość czy bezprawie, wy, którzy żyjecie bez prawa. Znowu mamy tutaj do czynienia z tą kwestią prawa jako nadrzędną. No więc popatrzmy na tą konfrontację między tymi dwoma wersetami. Wypowiedź Jezusa Chrystusa, nie znam was, natomiast wcześniejsza wypowiedź apostoła Pawła z listu do Rzymian mówi, bo tych, których przedtem znał. Mam pytanie, co to znaczy znać kogoś? Znacie celebrytów? A na czym polega ta znajomość? Na tym, że je rozpoznajecie w czasopismach czy w telewizji, tak? No, czy to jest rzeczywiście dobra znajomość? Czy znacie ich charakter? Chyba z opisów, a nie zawsze prawdziwych. Kiedy mówimy o znajomości Boga w stosunku do człowieka, to znaczy, że Bóg doskonale nas zna nie tylko z tego powodu, że On wie o wszystkich naszych myślach, o wszystkich naszych marzeniach i pragnieniach, ale że w jakiś sposób jesteśmy blisko z Nim związani i trudno jest, tak jak przyjaciela trudno jest zapomnieć, prawda? Co to znaczy znać przyjaciela? Niektórzy mówią w języku polskim takie przysłowie, że trzeba z nim zjeść beczkę soli, prawda? Co to znaczy? To znaczy, że trzeba z nim przeżyć jakiś okres czasu. Być może nawet bardzo długi. Aby przekonać się, czy jest szczery wobec nas. Aby przekonać się, czy gotów jest na duże poświęcenie wobec nas. Że miłuje nas w taki sposób, jak my miłujemy Jego. No więc przenieśmy to na Boga, naszego przyjaciela. Jeżeli faktycznie nasza miłość do Niego jest szczera, zaakceptujemy Jego Bożą wolę wyrażoną w Jego przykazaniach, niezmienionych przykazaniach. Że przyjmiemy to przesłanie z nieba, że odbywa się, czy będzie się odbywał sąd. Tutaj na ten temat można by było przyjąć jakby dodatkowe spotkanie, aby na ten temat porozmawiać, bo jest to bardzo ciekawe. I kiedy właśnie mamy świadomość tego, co dzieje się w niebie za pośrednictwem właśnie tego kosmicznego przesłania, powinniśmy podjąć właściwą decyzję. Nikt nas do tego nie zmusza. Ciągle wolna wola pozostaje w naszych rękach. Jesteśmy ludźmi, którzy mogą podejmować wszelkie decyzje dotyczące swojego życia, a nie życia innych ludzi. Kiedyś w przeszłości, w czasach średniowiecza, Kościół podejmował decyzje za ludzi. Próbował ich zmuszać do różnego rodzaju wyrzeczenia się poglądów, które co prawda nie były sprzeczne ze Słowem Bożym, ale były sprzeczne z tradycją Kościoła. Takich ludzi zmuszano do wyrzekania się swoich poglądów. Między innymi Lutra próbowano w ten sposób zmusić do wyrzeczenia się, chociażby na soborze w Konstancji. Nie zgodził się na to. Ryzykował życiem. Wielu, chociażby Hus, nie tylko on, straciło życie. Dlatego, że nie chcieli się wyrzec tego, co wynikało w ich rozumieniu, w ich wierze ze Słowa Bożego. Do nas należy wybór. Dzisiaj zauważyliśmy, czy mogliśmy sobie przypomnieć, przesłanie z nieba, które nawiązuje do tego, czego Bóg oczekuje od nas i w jaki sposób możemy się z Nim zaprzyjaźnić, by kiedyś powiedział do nas, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo zgotowane wam od założenia świata. Dziękuję wszystkim za uwagę.
dzisiejszego wieczoru, ale skoro mówiliśmy o tak ważnych kwestiach, myślę, że warto, aby podziękować Panu Bogu w modlitwie za to, co dzisiaj mogliśmy przypomnieć sobie czy usłyszeć. Skłońmy głowy w modlitwie. Niebiański Ojcze, w tej wieczorowej porze przychodzimy przed Twoje oblicze. Pragniemy dziękować Ci za uświadomienie nam po raz kolejny, że Ty jesteś nie tylko Bogiem Wszechmocnym, ale wszystko wiedzącym. Ty znasz nasze myśli, nasze pragnienia, nasze marzenia, nasze uczucia. Ty znasz również i nasze cele. Pomóż, abyśmy rzeczywiście wszystkie te kwestie mogli podporządkować Twojej woli, Twoim przykazaniom. Byśmy mogli w przyjacielskich relacjach z Tobą przez nasze życie podążać. Mając tą nadzieję, że wtedy, kiedy pojawisz się po raz kolejny na tej planecie, aby zabrać swój lud do swojego królestwa, powiesz nam właśnie te słowa, którymi kończyliśmy dzisiejsze spotkanie. Dopomóż nam, Panie, abyśmy nigdy nie usłyszeli słów: idźcie precz ode mnie, nie znam was. Niech ten wieczór pozostawi nas w kontemplacji, rozmyślaniu nad tym, co dzisiaj usłyszeliśmy, abyśmy mogli podjąć mądre decyzje dla siebie samych w dobrze pojętym interesie. W imieniu Pana Jezusa prosimy o to. Amen.